Cztery oczy, poranna rozmowa Radio Opole. A dziś gościem rozmowy w cztery oczy jest wójta w zasadzie już od jutra burmistrz tułowic Andrzej Wesołowski. Dzień dobry panu. Witam pana redaktora, witam radio słuchaczy. Czyli od jutra Tułowice już są miastem, a nie wsią. No patrząc tak, to kilkanaście godzin zostaje do, do tej godziny. E, cieszę się, cieszą się mieszkańcy. A dlaczego bycie miastem się opłaca? Ja nie używam tego słowa prestiż. Zawsze staram się na końcu, ale to też nie, bezwzględnie dzisiaj to słowo też trzeba powiedzieć. Natomiast jest to szansa dalej na rozwój Tułowic. Obchodzimy w tym roku 25-lecie gminy. Cały rok, tak jak pole tutaj 800 lecie. Ten sylwester, który jest, będzie za te kilkanaście godzin, jest jakby zwieńczeniem tych 25 dwudziestopięciolecia i idziemy dalej. Jest to szansa na rozwój, inne możliwości, inne perspektywy, chociażby sięganie po inne środki zewnętrzne dla obszarów małych miast i miasteczek. Dalej będziemy w prowie, także my nic nie tracimy, idziemy dalej. troszeczkę. A po jakie pieniądze zewnętrzne można się teraz starać? Chociażby na pieniążki na tak zwaną rewitalizację miast i miasteczek. To, Czyli z funduszu Jessica? To są pieniążki, które można wymiernie, one ograniczają gminy wiejskie, po to nie mogą sięgać. My jako gmina mamy tych, tych już tutaj na no, radia, mówiłem, miejsc, instytucji, budynków, które nadawałyby się do rewitalizacji, chociażby ten budynek toku, cała infrastruktura, przy dworcu również. Ale czy gmina będzie teraz stać na sięganie po te pieniądze? Panie redaktorze, bezwzględnie tak. Niektórzy tak zaglądają, mówią, że w Tuwicach się dużo dzieje, że to jest bogata gmina. Nie, my jesteśmy e, małą gminą, małym budżetem, aczkolwiek w tym roku przekraczamy jak dla nas magiczną cyfrę 20 milionów tylko i aż 20 milionów, natomiast dużo się dzieje, dużo jest inwestycji i przyszły rok też zapowiada kilka inwestycji, takich kluczowych będą realizowane ze środków zewnętrznych, unijnych. Jakie to inwestycje? No między innymi ukazała się już lista ostateczna zatwierdzona e, tych rozwoju dróg gminnych i powiatowych, tych zwanych schetynówek. Jesteśmy na drugim miejscu. Bezwzględnie to będzie rewitalizowana, przebudowana ulica e, szkolna od parkingu za kościołem w kierunku wylotówki za gminą do drogi wojewódzkiej 405 to jest droga, która była robiona dokładnie 25 lat temu. Pierwsza droga była robiona jeszcze za gminę Niemodlin, kończona była już za gminę Tułowice. Dostaliśmy pieniążki też z lokalnej grupy rybackiej Opolszczyzna na rewitalizację dwóch stawów. Kolejny wniosek czeka, praktycznie zostanie złożony. Myślę, że wreszcie <tuszą> ruszą te ścieżki w ramach tutaj tego szerszego projektu konsorcjum Przypowiecie, temat mhm. ogólnie znany ma to ruszyć, będzie to rewitalizacja ścieżki. Od małych Tułowic przy dworcu w Tułowicach powstaje centrum przesiadkowe, parkingi, park and drive, big and drive, dwie ścieżki będą nowe. Jest to inwestycja za 1,8 mln, 400 środków zewnętrznych. Przygotowując się do tej rozmowy, sprawdziłem inne, czy inne miejscowości w naszym regionie także starały się, czy chciały, czy mówiono o tym, aby zostały miastem. No i tak, mówiono o tym w Jemielnicy, strzeleczkach, dobrzeniu wielkim pokoju, no ale tam y, samorządowcy, czy była także grupa ludzi, która mówiła o tym, że no to się nie opłaca, ponieważ mogą stracić przywileje. Pan już w jakiejś części wyjaśnił, że tych przywilejów się nie traci, ale bardzo często nauczyciele mówili o tym, że utracą dodatek wiejski. Jeżeli chodzi o sam dodatek wiejski w Tułowicach, nauczyciele stracą ten dodatek czy nie? Mają i będą mieli, bo to nie status miasta czy miasteczka determinuje, natomiast ilość mieszkańców. My dalej będziemy się poruszać w miejscowości do pięciu tysięcy i to mają zawarowane, zagwarantowane Tutaj się nic nie zmienia. Zresztą na łamach tutaj radiowej też była wypowiedź chyba wicestarosty Nyskiego, który też pytał mnie jeszcze, czy my to stracimy. Nie tracimy, nikt nic nie tracimy, idziemy troszeczkę dalej, wyżej. Natomiast jeśli chodzi o staranie się w samorządzie, w gminie, będąc radnym dwóch kadencji, też były takie hasła, być może iść i tak dalej. Uważam, że to jest słuszna decyzja, determinacja i do, do odważnych świat należy. A jak pan przekonywał tych nieprzekonanych, że bardziej opłaca się być miastem czy małym miastem, niż dużą wsią? Przekonywał takie pierwsze spotkanie, panie redaktorze, takie nieformalne. To odbyło się 14 kwietnia. Ubiegłego roku, to było w sali posiedzeń urzędu, była, była większość radnych. Była wówczas jeszcze pani Róża Malik, czyli burmistrz Pruszkowa. Czyli Pruszków kilkanaście lat temu ostatni przechodził tą transformację ze wsi na miasto i przedstawiciel też Korfantowa, bo Korfantów też poprzednio przechodził. Takie słowa zapamiętałem z tego spotkania, pani Burmistrz mówi, gdybym miała taką infrastrukturę, takie warunki, takie wszystko, to bym się nawet nie zastanawiała yy, ani chwili. To porozumienie zostało podpisane w zasadzie na chusteczce. To jest tak, bo to, panie rektorze, to troszeczkę tak już historii nabrało, troszeczkę w tej chwili to jest w antyramie, bo na tej chusteczce, powiem szczerze, leżały ciastka i z boku kolega już te ciastka zjadł i wyciągnął i na koniec tego spotkania. Mówię, to może się tak podpiszemy na tej chusteczce, może gdzieś do historii. I, i jak już to nabrało tempa, bo po tym spotkaniu była y, akcesyjna uchwała Rady Gminy i później już wiadomo konsultacje, cała procedura. Pół roku temu zadzwonił do mnie Przewodniczący Rady, pyta się, a ta chusteczka, gdzie myśmy się podpisywali, powiedziałam, jest w szufladzie, ona czeka. Czekała i w tej chwili stoi w urzędzie oprawiona w Antyram. jest to takie myślę, historyczne, to był taki kamień milowy tego, tego, tego pomysłu, który został zrealizowany, ale to dzięki mieszkańcom, bo to ich wola, wola mieszkańców zdecydowała o tym, że Półwice mają ten status miasta. A jak to porozumienie wygląda, czy, czy to porozumienie dotyczące poparcia, to możecie Państwo zobaczyć chociażby w internecie. Ta rozmowa także jest w internecie. Filmy z tej rozmowy, czyli wszyscy radni, którzy opowiedzieli się za tym, podpisali się właśnie na tej. Czyli którzy byli, Panie Doktorze, na tym spotkaniu, właśnie takim wstępnym, rozmawialiśmy o zaprzeciwnościach, co my zyskamy. Prowadził Pan także konsultacje w miejscowości dotyczące. No, konsultacje były jednym z elementów, Panie rektorze takim, który stanowił załącznik, gdzie wnioskowaliśmy do, do Pana Wojewody, bo to za jego pośrednictwem, wiadomo, poszło na ręce Rady Ministrów. No i w zdecydowanej większości, tam było ponad 90, dajże 5% tych, którzy wzięli udział w konsultacjach, mieszkańców opowiedziało się tak, jestem za. Status miasta dla miejscowości Tułowice. Myśli pan, że dzięki temu, że Tułowice już od jutra będą miastem, zapukają do pana inwestorzy? Myślę, że będzie, panie rektorze, jestem przekonany, że będzie łatwiej, bo w takich rozmowach, które już się odbywały, chociażby przy przypomnę tutaj postawienie tej stacji benzynowej, która powstała tutaj na strefie przy, przy Biedronce, to też przyjechał prezes korporacji, pyta się, o czy on warto, czy, czy jest szansa, czy się opłaci i tak dalej. Ja mu ten argument też przytaczałem, że Tłowice będą szły w kierunku miasta, miasteczka, że będzie za chwilę obłodnica Niemodlina też, która myślę, że kiedyś tu będzie zwieńczona. Wówczas dojazd ze strefy tułowickiej, mamy tereny inwestycyjne za, za strefą, które w tej chwili już czekają. Nie chcę tutaj w tej chwili zdradzać może tajemnic, ale pewne rozmowy już się toczą z dosyć dużym inwestorem. To teraz przejdźmy już do samej zabawy. Dziś zabawa sylwestrowa w Tułowicach. Radio Pole także będzie relacjonować, no bo Tułowice to jedyne miasto z naszego województwa, które od jutra już miasto. Miejscowość, która już od jutra będzie miastem. Coż czeka dziś na tych, którzy odwiedzą Tułowice? No panie rektorze, na miarę możliwości naszej naszej gminy i tutaj to jest ta impreza plenerowa jest, jest ukłonem dla mieszkańców i podziękowaniem, to jest dla nich ta, ten, ten Sylwester. Tego jeszcze nie było w Tłowicach i w okolicznych chyba miejscowościach, tak też nie, najbliżej to trzeba było do pola, tu na Rynek podjechać. Myślę, że zainteresowanie jest dosyć duże, każdy będzie chciał obejrzeć. Zapraszam od 21.30 na zielony przy Tłowickim Ośrodku Kultury występować będzie zespół, który gra covery mhm. polskich, nie tylko i zagranicznych zespołów. Jest urdejsi, no a taką gwiazdą tego wieczoru, myślę, że tak przed godziną 23 pojawi się Gosia Andrzejewicz. Dziękuję bardzo. Dziś gościem rozmowy w cztery oczy był w zasadzie wójt, a już za... O. Kilkanaście, więcej niż kilkanaście godzin. Burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski. Jak pan, tak prywatnie już, zmienił już pan tablicę, jeżeli chodzi o urząd? Pojawiły się nowe tablice, na przykład, że miasto, a nie gmina? Te tablice są przygotowane. Myślę, że one zawisną we wtorek z, z rana. Są pieczęci przygotowane. Też, żeby od 2 stycznia mieszkańcy, którzy przyjdą załatwiać już ten stempel, mm -hmm. był nie Urząd Gminy czy Urząd Miejski, wszystko jest gotowe w swoim czasie. Poczekajmy, panie rektorze, jeszcze te kilkanaście godzin. Ja się cieszę przy okazji. Chciałbym tutaj wszystkim złożyć życzenia w przyszłorocznym, na przyszły rok. Ten rok był dla nas rokiem też pomyślnym. Jest to rok przełomowy w historii Tułowic, ale zdrowia, szczęścia i pomyślności w tym nowym roku. Dla wszystkich. A więc jeszcze raz, dziś gościem rozmowy w Cztery Oczy był Andrzej Wesołowski, wójt, a od jutra burmistrz Tułowic. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W Cztery Oczy, poranna rozmowa Radio Opole.